Yo, hej, cześć, siemanko, jestem BSP28, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 5, gdzie najpierw tuningujemy, a potem testujemy wybrany samochód. I dzisiaj dla odmiany będzie też taki mały poradnik. O, tam jakiś gracz leci nade mną, zobaczymy, czy wyląduje na 4 koła. A niezbyt mu to wyszło. Taki dosyć śmieszny początek. I tak, dzisiaj zmienimy troszkę schemat tego, w jaki sposób będziemy tuningować i testować samochód. Ponieważ dzisiaj będziemy właśnie tuningować oraz testować, oraz to będzie poradnik dla Was, jak zrobić tani i giga szybki samochód, czyli po prostu Ultime. To jest dokładnie, już Wam mówię o jej, bo w sumie sam nie pamiętam, jak to się nazywa. Evolution, Ultima Evolution Cube 1020 z 2015 roku. Tak, jest to naprawdę zawrotny samochód, jeżeli chodzi o jego osiągi, a wcale nie jest taki drogi, jak na przykład w poprzednim odcinku Ferrari 250 GTO za 50 milionów. Żeby was tu jeszcze nie skłamać, gdzie my się znajdziemy? O, my się znajdziemy po drugiej stronie. Dobra, tak żeby to fajnie wyglądało, żebym wam nie pokazał od razu przy rondzie, jakie to auto jest zawrotne, to wam to pokażę. Tak, jak zwykle musi nas obrócić nie w tą stronę, którą chcę. Wam to pokażę tutaj. Ponieważ bawiłem się dyferencjałem i bawiłem się na tyle, że ze startu auto jest po prostu bestią. Ono ma napęd na 4, a napędzie na 4 przeważnie w samochodach powoduje to, że traci się na prędkości, bo w napędzie na tył przeważnie tam były szybsze samochody. Tutaj napęd na 4 i zobaczcie to. Mamy już 270. Byliśmy w stanie dogonić tego gracza, co jechał Zenero, Lamborghini Zenero, aczkolwiek zniknął nam z mapy tak po prostu. Ewentualnie się wywrócił i wycofał. I tak, mamy już 430. Przypominam, auto za 300 tysięcy, gdzie 400... Oj, trochę tutaj poskręcałem. Gdzie 440... chciałem powiedzieć 444, ale nie wyszło nam. I tak, ale naprawdę to auto potrafi pojechać ponad 450, bo musimy pojechać w odpowiednie miejsce, czyli po prostu zjechać z górki. Wam pokażę. Tutaj jest to miejsce z górki. Tak, to jest tutaj, oczywiście. Jedziemy 444, 7, 8, gdzie... A, no nie pojedziemy 450, ale jedziemy... Pojechaliśmy 444, z tego jestem zadowolony. I... Możemy jechać dalej. Nie no. Tak na serio, to przeteleportujemy się w miejsce domku, gdziekolwiek my mieliśmy domek. My nie mamy domu? Zniknął? To nie jest dom. Aha, to jest dom. Ja myślałem, że to jest szopa, tak, gdzie się znajduje samochody. Ale no, to wychodzi, że nie. I tak, no. Jak w sumie sami widzieliście, auto się prezentuje naprawdę wybitnie. Umiejętności tego samochodu, znaczy, no, to co to potrafi zrobić, to jest niesamowite. Tylko odpowiedni tuning trzeba oczywiście. Ja, żeby to zrobić, to po prostu przechodzimy do salonu, przechodzimy dosłownie na sam koniec, w sumie zróbmy to w ten sposób. I tutaj mamy... Ultima jest, Ultima Evolution Cube, jest tylko jedno auto od firmy Ultima, jak widzimy 300 tysięcy, tylko kosztuje, ja mam co prawda dużo, no nieważne. I tak. Już od razu przychodzi nam z mocą 1020 koni w klasie S2 961. Kupujemy to, nie da się tak, tylko trzeba enterem. Od razu damy sobie jakieś malowanie takie... KNN. Mam jakaś pani, tutaj mamy jakiegoś miśka. My nie będziemy na to patrzeć. Damy sobie takie... fioletowe, takie... ultrafiolet. Ale to jest... Ale to się błyszczy. No ten ultrafiolet to tu ładnie siedzi. Ktoś co to zrobił, to naprawdę tu się w ogóle jak błyszczy. Dobrze, tak.
Kupujemy to za 300 tysięcy. Powtarzam się, naprawdę to. Ale nie ma co się dziwić, bo to auto jest tanie, jak na umiejętności, jakie ono potrafi. I tak. Pierwszą rzeczą, nie musimy obchodzić wokół auta, tylko wchodzimy w ulepszenia. Zmieniamy silnik na V12. To już widać, że nam statystyki idą w górę. Co prawda, te idą w górę, ale moc nam schodzi i ciul w to. Zakładamy turbosprężarkę i zmieniamy od razu na all-wheel drive. Mamy przyspieszenie i startu na 10 i o to chodzi. Zmieniamy też tutaj, to sobie dodajemy, to nam nie usuwamy, akurat spoilera nie usuwamy, bo on nam daje dużo. W silniku zmieniamy oczywiście wszystko na maksa, wydech też, cokolwiek to było, to i koło. I w tym momencie jeszcze sprawdźmy, mamy koni 1307. No, niewiele. Żartuję, bo mamy ogrom. I teraz resorów nie zmieniamy, i amortyzatorów, bo w serii nie mamy wyścigowe chyba. Chociaż bym powiedział bardziej uliczne, bo jednak na driftowych nas obniża. Aczkolwiek nie, my nie potrzebujemy driftowych, ten samochód nie będzie driftowy, tylko stawiamy na seryjnych. Dajemy po prostu klatki, to tam stabilizatory, to nasza masa idzie jakby w górę, ale się w dół. Tak, dajemy sobie najlepszą skrzynię biegów, 10-biegową. Dajemy sobie wyścigowy, rozruchowy ten, to toś. I opony dajemy bodajże, tak, mieszanka do opon wyścigowych, gdzie sterowność nam spada w górę. Oczywiście poszerzamy cały samochód, w sensie opony. Felg nie zmieniamy i w sumie to by było na tyle. Jeszcze sprawdźmy, tutaj mamy 999, mamy kategorię samochodu X. I to by było na tyle z naszego podstawowego tuningu. Oczywiście instalujemy. Jak widzimy, to co się tutaj stało, to no, przebraliśmy trochę na wadze, ale zdecydowanie jakby nadrabiamy to koniami mocy i ogólnie klasą samochodu z S2 na X. I tak, i można by powiedzieć, że to jest prawie skończone. Ale nie, bo jak zobaczymy teraz, to na trzecim biegu to jechało 60 na godzinę. Czy my tego chcemy? Nie, ponieważ widzimy, co się dzieje z tą skrzynią biegów. Skrzynia biegów po prostu za szybko, ona po prostu za szybko wstaje. Już na 10 biegu jedziemy 300 na godzinę. To znaczy, że w okolicach 350 skończy nam się, tak, właśnie 345 na godzinę. Kończy nam się skrzynia i auto nie chce jechać po prostu dalej. I teraz z pomocą przychodzi tuning samochodu, gdzie dajemy wyższe, po prostu wyższe ciśnienie. Dajemy to tak, no pokażę wam zaraz później. Zresztą ja nie chcę tutaj was w błąd wprowadzić, dlatego w sumie zmienię sobie jeszcze tylko na tą Ultimę, żeby naprawdę was w błąd nie wprowadzić. Wiem, że kupiłem kolejną, ale chciałem po prostu wam pokazać cały tuning na nowo od początku, nie już z tuningowanego samochodu, dlatego tak. Opony na 3 bara przód, na 2,5 bara tył. Przełożenie wygląda w taki sposób: 2,20, 2,39, 1,85. Pierwszy bieg ma być taki długi, ze względu na to, że z początku, jak mamy powiedzmy start w wyścigu, to auto wstaje i jedzie ciągiem. Ono nie zmienia biegów, przez co nie traci na tej delikatnej prędkości, tylko jedzie do 150 czy tam nawet 160, potem zmienia bieg, które te biegi już trwają trochę krócej. Ale jeżeli chcemy, możemy na przykład ten bieg sobie dać gdzieś tyle, ten bieg dać sobie tyle. Tyle, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Oczywiście wy możecie zostawić tak, jak było to wtedy. Możecie to zmienić tak, jak ja mam teraz, bo zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Geometry robimy tak. Stabilizatory bardziej sztywniejsze. Resory, tutaj nie pamiętam, czy coś było zmieniane. Tłumienie robimy tak. Aerodynamika. Chyba tutaj nic nie zmieniałem. Hamulce po prostu niech sobie są. I mechanizm różnicowy. Wydaje mi się, że w tych naprawdę nic nie zmieniałem. Ale dobra. T
teraz jak ja mam zmienione to w taki sposób, to po prostu klikamy sobie Enter, zainstalujemy konfigurację. Chciałbym wam pokazać, jak teraz wygląda, jak teraz wyglądają biegi, bo w poprzedniej konfiguracji biegi były, że pierwszy bieg był bardzo długi, a reszta była już taka krótsza. A tutaj, gdzie my się znajdujemy? Tak, musimy jechać tutaj. W tej konfiguracji ten samochód będzie... Dobra. Nie wiem, co tu się dzieje. O, nieważne. Na 4-5 obrotów na minutę startujemy i pierwszy bieg, znowu tak jak mówiłem, cholerę, drugi 160, drugi bieg 300 prawie. Teraz już jedziemy po prostu. Oczywiście wiem, powiedziałem wtedy, że kupujemy tą najlepszą skrzynię biegów, 10-biegową. A nawet z niej nie korzystamy. Jest tak dlatego, że po prostu wydaje mi się, że ono daje jakby, no nie wiem, najwięcej możliwości, bo potem możemy zamiast mieć 5 biegów, możemy zrobić je krótsze, jeżeli ktoś chce i jechać sobie na 10 biegu, ale to naprawdę pobawcie się żywy, bo konfiguracji tym samochodem jest naprawdę wiele. No tak, jedziemy 444 tutaj, gdzie w przedniej konfiguracji 444 było wykonalne. A wykonalne, tak, pewnie tego A nie wychwyciło mi wtedy mikrofon. I tak, no. A i się wyrąbaliśmy. Znaczy, tak, no. Jeszcze, żeby wam pokazać osiągi tego samochodu, pokażę to na wyskoczni tutaj na lotnisku. Dzisiaj wyjątkowo odcinek będzie bez tego, jak auto buczy, w sensie jazdy po prostu z tego miejsca tu przez tunele i tak dalej. Nie, dzisiaj po prostu taki poradnik do szybkiego auta, ale żeby wam udowodnić, że ono jest kozakiem. Kozakiem, tak. Ono jest po prostu kozackie, to pojedziemy sobie tutaj troszkę dalej i wyskoczymy z wyskoczni. Zobaczymy przy okazji, czy nam mapa zniknie. Raczej nie powinna, ale nie zdziwię się, jeżeli nam zniknie, bo ta Forza jednak ma troszkę błędów. I tak, dobra. Ważne, że... tak. Nie wiem, co my tu chciałem powiedzieć, ale po prostu jedźmy i... Zobaczycie sami. Mam nadzieję tylko, że downforce na przodzie mamy odpowiednio wystarczający, żeby nas nie wybiło na 90 stopni. I mamy odpowiednio wystarczający, tak. Przeskoczyliśmy rzekę. A przeskoczyć rzekę to jest wieloma autami problem. Także, no. Także moim zdaniem, jak za 300 tysięcy, to jest naprawdę warty samochód uwagi, warty zachodu. Szczególnie, że możecie go sobie skonfigurować tak, jak tylko chcecie. W sensie, rozumiem, możecie wszystkie samochody skonfigurować tak, jak chcecie, ale akurat Ultima ma to do siebie, że jest super tani i super szybki. Możemy też na przyspieszenie trochę dać i... O! Ty, no... Zobaczmy. Pierwszy bieg. 130 na godzinę i tu już będzie szybciej, ale ostatni bieg, który tam był, będzie w cholerę długi. Nie wiem, czemu jedziemy po przedzielnym pasie, ale w sumie botów tutaj nie ma, tylko gracza. O! Ósmy bieg. Tu się zaczyna komedia, bo jeżeli zrobimy taki jeden bieg, który jest giga długi, to właśnie będzie się działo coś takiego, czyli nie będzie tego super wow przyspieszenia. On będzie sobie spokojnie szedł, w wolnej chwili może trochę szybciej pójdzie, ale no przeważnie to będzie szedł tak jak idzie, czyli po kilometrze na jakieś 2 sekundy. Także moim zdaniem to jest najbardziej optymalne, co się dzieje teraz, czyli właśnie to. Na szóstym biegu tutaj już widać znacznie lepsze przyspieszenie samochodu. Jeden bieg, Boże, przepraszam, jeden kilometr na jedną sekundę. No i co?
Myślę, że to by było na tyle. O, przebój się akurat odpalił, no to akurat 130 tysięcy punktów padnie. Pomyliłem się, 270. Ty, co? Nieważne, nie wiem skąd 270. A, nie. Boże, bo to nie jest razy 5. Moja matematyka. Tak, nie zdałem, przyznawam się, żartuję, aha. Jeszcze wam dam tylko posłuchać na szybko ostatnich dźwięków samochodu, czyli po prostu turbo. No tak, dźwięk turbo mój ulubiony. I co? Myślę, że się będę z wami żegnać, naprawdę teraz, bez zbędnego przedłużania, bo i tak wydaje mi się, że ten odcinek siadł bardzo długo, aczkolwiek myślę, że ten prawnik jest naprawdę wart uwagi, że... Szybko. I jeżeli macie znajomego, który gra w Forza, możecie mu też go pokazać czy coś, ponieważ... I ja w sumie pokazałem swojemu koledze i on był strasznie zdziwiony tym, że to auto tak mało kosztowało, ma takie osiągi, bo dosłownie on jechał czymś, co prawda w późniejszej fazy, czyli Jespo. Na przykład w Drag Race bym wygrał z nim, aczkolwiek na takiej właśnie autostradzie to już jest ciężej, bo jednak Jespo jedzie 470 na godzinę, no ale przyspieszenie to auto ma naprawdę dobre. Także jeżeli chcecie się ścigać na jakiś krótki dystans, to auto jest według mnie po prostu idealne. A jeżeli na dłuższym metę, to polecam Jespo, które kosztuje 7 razy więcej. Ale kto jak lubi, tak ma i tak dalej. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli z tego poradnika skorzystaliście albo pokazaliście znajomemu czy coś, to możecie dać taktyczną łapę w górę bądź subika na kanale. Ja wam dziękuję za oglądanie i co? Trzymajcie się, cześć!